Witajcie, zaczynamy kolejnego vloga i mam nadzieję, że dzisiaj będzie naprawdę fajny dzień, ponieważ jedziemy do Newport, do takiego miasteczka, które jest od nas 1,5 godziny. Zobaczymy, co będziemy tam robić, ale jest bardzo fajna pogoda, nie jest za gorąco, jest słonecznie, naprawdę mam nadzieję, że będzie fajnie. A teraz chciałabym, żebyście zobaczyli dwa dni, które miały miejsce już jakiś czas temu, ale nie było po prostu takiego momentu, żebym mogła to dodać, ponieważ nagrywałam naprawdę mało, ale jednak jest to coś fajnego raz ze spotkania z Olą, drugi raz ze spotkania z Agatą. Zobaczcie. Witam Was w końcu na vlogu. Dzisiaj jestem z gościem specjalnym, którego dawno tu nie było. I jesteśmy właśnie na Cambridge. Idę pokazać Oli Harvard. Zobaczymy, czy jesteśmy na tyle mądre, żeby się dostać, czy nie w tym roku. Tyle, nie wiem, czy oni są na tyle mądrzy i na tyle elokwentni, abyśmy my dołączyli do grona studentów Harvard. No zobaczymy, zaraz ich tutaj przetestujemy. Ela, to my z Johnem Harvardem. Tak, to jest John. Wszyscy robią sobie z nim zdjęcia. Znaczy, uwaga, uśmiech John, uśmiechnij się! Jedyny Harvard, Ela. Idealny na spacer nad rzekę. Jesteśmy w Bostonie i mam gościa specjalnego. Przedstaw się. Cześć, jestem Agata. Byłam kiedyś au pair. Teraz pracuję na kampie jako office assistant. I odwiedziłam Milena w Bostonie. Yay! Idziemy zwiedzać. Pokażę Agacie najfajniejsze miejsca. A potem idziemy na piwo. Ja z moim nowym autem. To jest auto do selfie. Zaraz pykniemy tutaj zdjęcie razem. Mam koleżankę, która też robi zdjęcia i robi dzisiaj więcej zdjęć ode mnie. To jest niesprawiedliwe, bo ja nie wiedziałam, że będziesz miała parę. Jakbym wiedziała, to byśmy poszły na cały dzień, wiesz, taki specjalny, fotograficzny dzień zrobiły. No, ale ja nie chciałam być tak, że tutaj, wiesz, szabramo zdjęcia czy coś. No i idziemy sobie zrobić ładne fotki idziemy w ulicach. A potem idziemy jeść, bo już jest późna godzina, a my tak chodzimy i chodzimy i jesteśmy już głodne. A jak Ci się podoba Boston? Ja kocham Boston, bo nie wiem, lubię bardzo to miasto, jest czyste, jest ładne i ma piękną architekturę. No i dobrych ludzi zawsze spotykam w Bostonie. No właśnie, no wiadomo. Dobra. No, wystarczy już. Tak. Patrycja uwielbia być na moich vlogach. Tak. Dziewczyny, gdzie jesteśmy? Nie wiesz, gdzie jesteśmy? W barze. I jesteśmy w Mediolanie. W Bostonie, w pięknym barze, na plaży. Nie wiem, więc to była przeszłość, a teraz zaczynamy kolejny dzień i lecimy.
Najlepszy, maskara najlepsza z Miss Sporty, bo ja będę sportować dzieci wiosnę. Zakupiony w Polsce w Rossmanie, także ogólnodostępny dla wszystkich Was obserwujących. Bardzo polecam, bardzo wydajny, bardzo tani, najlepszy. Bardzo wydajny. Bardzo wydajny. Kiedy go kupiłaś? Półtorej roku temu? Tak. Tego tam. Ponieważ ja go obecnie go nie użyłam w ogóle. I idziemy właśnie na spacer wzdłuż klifów, gdzie w ogóle jest tak pięknie i spójrzcie co mam, mam aparat i będę robić zdjęcia, ale wieje, ale jest naprawdę fajnie, bo właśnie nie jest za gorąco i tak, jest przepięknie. Właśnie klifem, gdzie są przepiękne posiadłości i tak sobie myślimy, jak to by było mieszkać w takim miejscu i powiem Wam, że nie mogę sobie tego wyobrazić. Przepięknie. Czemu nie przyszłyśmy tutaj na lunch? Ja nie wiem. Pani przewodnik, powiedz Pani, co, gdzie my w ogóle jesteśmy? Więc jakieś 2 godziny temu dotarłyśmy do Newport w stanie Rhode Island. Obecnie idziemy przez ścieżkę tak zwaną Cliff Walk. I po lewej stronie, proszę Państwa, widzimy oceana Atlantycki. A po tej stronie widzimy mnie. Po prawej stronie będziemy widzieć najbardziej popularnej mansion. Tak zwanej The Breakers. The Bakers, przepraszam. I tak kolejno, po lewej stronie mamy Easton Beach, również stanął. To jest śmieszne właśnie, że kolejno będzie... Exactly. Kolejno będzie Gooseberry Beach. Tak zwana Second Beach. No tego bym się nie spodziewała. Dziękuję bardzo za komentarz. O, tutaj mamy bardzo ładnie. Jesteśmy w tak pięknym miejscu. Ojej. Idziemy, idziemy. Jest dużo pięknych budowli, pałaców, szkół i tak dalej. Te budynki tutaj są tak cudowne. No i z takim widokiem to jest chyba mój ulubiony widok. Naprawdę. Jeszcze za jakiś czas, godzina chyba przed 4:00. Idziemy na zachód słońca, ale póki co jeszcze muszę porobić parę zdjęć. Tati, ja tylko chciałam powiedzieć, że Ci dziękuję bardzo, że nas tu zaprowadziłaś. Dziękuję.
Wiktorię. Boże, jak ja mogę wziąć tą niewdzięczną dziewczynę z mojego samochodu? Chodź z samochodu, nie? O! Jak się... Wiktoria, dostajesz! Dobrze, że jest tak, tak? Jestem już w domu, jest po 10:00. Chciałam się oficjalnie pożegnać. Dawno nie nagrywałam tych vlogów, więc tak starałam się to zrobić jak najlepiej, przekazać wam jak najwięcej i pokazać, bo to był naprawdę fajny dzień. Dużo zobaczyłyśmy, piękne widoki, wspaniały czas. Dziewczyny są super i świetnie się bawiłyśmy. Mam nadzieję, że powtórzymy to w niedalekiej przyszłości i pojedziemy znowu w jakieś fajne miejsce. A tymczasem ja uciekam spać, jeszcze muszę się ogarnąć do tego spania. I tyle, dziękuję wam bardzo za to, że ze mną byliście. Do zobaczenia w następnym filmie.